Cześć, witam Was wszystkich na moim kanale Mojsa Fototechnik. W dzisiejszym odcinku zaznajomimy się, zagłębimy się w tajniki plików zdjęciowych. Jakie są pliki, jakie są rozszerzenia tych plików i który należy wybrać, aby było jak najlepiej. Zapraszam. Aby się nie pomylić, wezmę sobie karteczkę i zapiszę wszystkie możliwe rodzaje plików. Pierwszy, taki najbardziej standardowy, to będzie JPG. Później przejdziemy do PNG, może GIF, TIFF, ewentualnie TIFF. Co jeszcze nam zostało? Został nam oczywiście standardowy, taki najbardziej standardowy plik Windowsowy BMP, czyli bitmapa. No i na sam koniec przejdziemy do pliku RAW. I o tym będziemy najdłużej chyba rozmawiać. Ten jest najważniejszy, jeżeli chodzi o samą fotografię. Zacznijmy od pliku JPG. Mam tutaj ściągę, którą sobie właśnie napisałem, żeby nie pominąć żadnego i żeby były w miarę dobrej kolejności. Na początku porozmawiamy o pliku najbardziej standardowym, pliku, którego wszyscy używamy. Jest to plik JPEG. JPG, plik zdjęciowy o takim rozszerzeniu. Prace nad rozszerzeniem, nad standardem tego pliku zaczęły się w 1983 roku ubiegłego wieku. Natomiast sam plik, samo to rozszerzenie, sama ta forma powstała w 1986 roku. Wezmę sobie, posiłkuję się karteczką przez ekspertów, którzy się nazywali Joint Photographic Experts Group, czyli połączona grupa ekspertów fotograficznych. Pliki te miały za zadanie kompresować, jak najlepiej kompresować. Jedną z metod kompresji jest metoda progresywna. Jest to wyświetlanie co którejś linii i doczytywanie kolejnych. Wygląda to bardzo, bardzo w dużym skrócie myślowym, to mówię teraz, ale chodzi o to, żebyście zauważyli i wiedzieli, na czym to polega. Jeżeli macie bardzo słabe łącze internetowe, aczkolwiek w dzisiejszych czasach już raczej są wszystkie szybkie, całkiem przyzwoite, w tym momencie, jeżeli otwieracie takie zdjęcie, otwiera Wam się zdjęcie, które jest niskiej rozdzielczości i z biegiem trwania, z biegiem tego, jak się to zdjęcie ładuje, jakość się poprawia. I to jest ta pierwsza kompresja. Drugą kompresją jest kompresja hierarchiczna. Polega ona na tym, że jest kilka obrazów dość niskiej rozdzielczości. Po załadowaniu pierwszego obrazu kolejna klatka, że tak powiem, także niskiej rozdzielczości jest doładowywana do tego pierwszego. I tak z kilku składa się coraz to lepsza jakość. To tak w bardzo, bardzo wielkim skrócie. Chciałbym jeszcze tutaj nadmienić jedną rzecz. Typ pliku JPEG to nie jest plik JPG. Znaczy może być, oczywiście, ale typ pliku JPEG to jest typ pliku także GIF, także PNG i także TIFF. Wszystkie mają bardzo, bardzo, bardzo podobną metodę kompresji. Teraz zagłębię się mniej więcej, jak wygląda, słuchajcie. Najpierw Wam powiem, jak tak na chłopski rozum, jak kompresuje się właśnie JPEG i tak ten standardowy plik i dlaczego on ma kompresję stratną. Plik JPEG kompresuje się w ten sposób, że bierze kilka sobie pikseli, na przykład 4 piksele. Im bardziej kompresujecie, im większy stopień kompresji, tym więcej pikseli sobie weźmie i zapisuje go, uśredniając jako jeden. W ten sposób odbywa się właśnie kompresja. Im więcej tych pikseli weźmie, tym większa kompresja jest i tym mniejszy ciężar pliku. Zauważyliście zapewne, że im bardziej kompresujecie, tym mniejszy plik, ale jakość zdjęcia bezpowrotnie się pogarsza. To jest taki najbardziej, słuchajcie, tak
uproszczona wersja, na czym polega kompresja JPG. Natomiast ona tak naprawdę wygląda w ten sposób, że brane są pod uwagę kanały jasności, pod uwagę są brane kanały kolorów i dopiero tam one są kompresowane. Oko ludzkie bardziej zwraca uwagę i zauważa różnice w jasnościach, w niuansach w jasnościach, niż w niuansach w kolorach. Dlatego też kompresja samych kolorów, czyli wyrzucenie niektórych kolorów, które oko ludzkie tak naprawdę nie zauważy zapewne, powoduje to, że mamy nadal dość dobrą jakość, ale mamy mniejszy ciężar pliku. I teraz wiążąc to, co na początku powiedziałem z tymi pikselami, że bierze się kilka pikseli i się uśrednia, to jest bardzo takie bardzo uproszczone. Natomiast jeżeli to zlepicie z tym, co właśnie powiedziałem na temat tych właśnie jasności i kolorów, czyli na jasnościach jest oddzielna kompresja, na kolorach jest oddzielna, to w sumie daje nam ten JPEG. A teraz zaobserwujcie, co się dzieje, jeżeli skompresujemy zdjęcie JPG bardzo, bardzo, bardzo mocno. Pojawią nam się takie dziwne rzeczy, które są nazwane artefaktami JPG. Bardzo mocno to widać na liniach prostych, szczególnie ewentualnie na przejściach kolorystycznych. Zaraz tutaj Wam się, tu lub tu, nie wiem gdzie dokładnie, pojawią Wam się zdjęcia, jak to wszystko wygląda i już wiecie, skąd to się bierze. Jeżeli chodzi o pliki JPG, posiadają także wszystkie, posiadają 256 kolorów na kanał przy 8-bitowym zapisie i posiadają, mogą wyeksportować 16,7 milionów kolorów. Następnym plikiem graficznym, który chciałbym Wam powiedzieć, jest to plik GIF. GIF ma 256 kolorów. Standardowo. To jest kolejne uproszczenie, słuchajcie. Dlaczego to jest uproszczenie? Bo to nie jest do końca 256 kolorów, tylko pliki GIF najczęściej dzieli się na różne segmenty, że tak powiem, różne części swojego obrazu i każdy z tych części ma oddzielną paletę barw właśnie po 256. Więc może się zdarzyć, że jest więcej tych kolorów. Kolejną rzeczą wartą wspomnienia, jeżeli chodzi o pliki GIF, to jest to, że plik GIF może posiadać przezroczystość. Jeżeli posiada przezroczystość, czyli tak zwany kanał alfa, możemy śmiało umieszczać go na stronach internetowych, tak, że on będzie się wtapiał w nasze tło. Będzie to całkiem ładnie wyglądać. Ostatnią rzeczą, która przychodzi mi do głowy, jeżeli chodzi o pliki GIF, to rzecz, która zostaje wykorzystywana w dzisiejszych czasach, czyli sławne nasze emotioikonki, które są ruchome. Pliki GIF przez to, dzięki temu, że mają przezroczystość i dzięki temu, że mogą zapisać kilkanaście klatek, czyli mogą wyświetlać klatki po sobie, czyli zrobić krótki mini filmik, mogą być używane do animacji. I to chyba tyle na temat pliku GIF. Kolejnym plikiem, o którym należałoby wspomnieć, jest plik o rozszerzeniu PNG. Plik PNG jest bardzo podobnym plikiem do pliku JPEG, natomiast posiada także przezroczystość, posiada także, jak GIF, posiada także, jak JPEG, słuchajcie, posiada 16 milionów kolorów, ale posiada zupełnie, zupełnie, zupełnie inną kompresję. Kompresja w pliku PNG, słuchajcie, jest bezstratna, czyli nie ma zapisów żadnych, nie ma zapisu o kolorach, nie ma zapisu o pikselach, tak jak w JPEG-u, że możemy sobie uśrednić te piksele. Tam zapis pliku odbywa się za pomocą właśnie linii, czyli jedna linia się wyświetla, potem kolejna się wyświetla i między tymi liniami doczytywane są kolejne, tak aby poprawić jak najlepiej jakość zdjęcia, kiedy całe zdjęcie się załaduje. To o czym mówiłem na samym początku. Tutaj właśnie wykorzystany jest ten progresywny zapis i progresywna kompresja zdjęcia. Prawie na samym końcu, warto by wspomnieć o dwóch plikach, które są to pliki totalnie bezstratne, aczkolwiek jeden z nich można zapisać z kompresją stratną, aczkolwiek to jest totalnie bez sensu. Mamy plik TIFF,
ty i fy lub ty i fyfy. Dodatkowo można powiedzieć przy okazji o pliku BMP, czyli bitmapa. Plik bitmapowy jest to plik bezstratnej kompresji. To jest standardowy plik Microsoftu. Natomiast plik TIFF to jest plik także teoretycznie powinien być bezstratny. Służy głównie do publikacji na drukach, czyli wszystko w DTP. Do tego także ma bezstratną kompresję. Jeżeli w programie Adobe Photoshop sobie będziecie chcieli zapisać taki plik, to należałoby wybrać opcję LZW, bo możecie także JPG wybrać. Ale jeżeli zapiszecie z kompresją JPG, w tym momencie, słuchajcie, macie TIFFa, który ma kompresję JPG, czyli totalnie bez sensu. Więc należałoby zapisywać to z kompresją LZW, która jest bezstratna. Ona nie ingeruje w żaden sposób ani w kolory, ani w jasności, tylko na poziomie kodu zdjęcia. Na poziomie kodu zdjęcia będzie je kompresować. Dodatkowo, jeżeli chodzi o plik TIFF, także posiada, słuchajcie, kanał alfa, czyli możemy zapisać go z przezroczystością. Możemy także zapisać go z warstwami. To jest bardzo istotne. Nie jest to taki sam plik jak PSD, że zapiszemy z warstwami i będziemy mieli te wszystkie opcje, które zrobiliśmy w Photoshopie i zrobiliśmy to tam i otworzymy to po raz kolejny i to będziemy mieli. Nie, tam się zapiszą same warstwy. I ostatnim, najważniejszym plikiem, jeżeli chodzi o fotografię, jest plik RAW. Plik RAW. Co to znaczy plik RAW? RAW znaczy surowy. Najszybciej można powiedzieć, jakie jest rozszerzenie, jeżeli chodzi o wytłumaczenie, jakie jest rozszerzenie pliku RAW. Każdy producent stara się dawać swoje rozszerzenia CR2, CR3, RAW, NEV, ARW bodajże. Sporo tego jest. Natomiast standardowym plikiem, firma, a właśnie Adobe próbowała coś takiego zrobić, standardowym plikiem jest plik DNG. Co to znaczy DNG? To znaczy, że to jest skrót od cyfrowy negatyw z angielskiego. Cyfrowy negatyw, czyli robimy zdjęcie w RAW-ie w aparacie. Zdjęcie wychodzi nam z aparatu surowe, bez żadnych zmian, bez żadnej ingerencji oprogramowania. Czyli i z gigantyczną, dużo, dużo, dużo większą przestrzenią kolorystyczną, barwną. Dla porównania, plik JPEG ma 8 bitów, plik RAW 12-14 bitów, a podejrzewam, że w dzisiejszych czasach aparaty bardziej zaawansowane mogą mieć jeszcze więcej. Czyli możecie jeszcze więcej wyciągnąć z tego pliku, możecie obrobić ten plik w jakimś programie do obróbki typu Lightroom, Photoshop, Camera Raw czy jakiekolwiek inne i dodatkowo uzyskujecie dużo, dużo, dużo więcej informacji. Taki proces wywoływania właśnie, od razu powiedziałem, taki proces postprodukcji takiego obróbki, takiego RAW-a można porównać do wywoływania negatywu. Słuchajcie, w następnym odcinku porównam, jak wygląda RAW i jak wygląda JPEG. Porównam dwa takie same zdjęcia, które będą zrobione w tych samych warunkach, tak abyście zobaczyli, jak gigantyczna jest różnica między RAW-em i JPEG-iem. Warto się nad tym zagłębić. Warto, słuchajcie, fotografować w RAW-ie, ponieważ macie znacznie więcej informacji. Jeżeli uda Wam się zrobić zdjęcie życia i zrobiliście to w JPEG-u, to nie będziecie mogli tego zdjęcia praktycznie poprawić. W momencie, kiedy jeżeli macie RAW-a, możecie z nim wszystko. To, na ile Wasz aparat pozwoli. Dzięki śliczne, trzymajcie się, do następnego razu, hej!